Rock Radio. Jesteś DJ-em, dosyć znanym. No kto... nie, to na nie, jesteś. Widziałem cię, jak stajesz za konsoletą. Kto jest twoim wzorem? Kto ci imponował? Na kim się wzorowałeś? Jest tak jeden człowiek, którego ty znasz, którego ja obserwuję rozwój kariery i ja chcę tak wyglądać. Schudł, wygląda dobrze, ma na imię Adam. Załatwmy mu, żeby nazywał się zgodnie z własną charyzmą. Dzień dobry, proszę. Dzień dobry, kłaniam się, nazywam się Adam Jaworski, ale jestem szerzej znany jako DJ Adamus. Jestem urodzony i zameldowany w Opolu i dzwonię w sprawie tej nowej ustawy, która wejdzie w życie 1 marca. Chodzi o zmianę imienia, pewnie zna sprawę jako urzędniczka. Tak, ale ja bym może przyłączyła do osoby, która tutaj jest specjalistką w sprawie tych imion. Dobrze, poproszę to. O, jaki fajny podkład. Coś do tego bym zmiksował może. Takie bym dodał, na przykład. Takie pierdzenie takie. No, no. I trzeba by jeszcze ukraść jakiś komuś ten tekst. Przeżyj to sam, przeżyj to sam. Coś takiego na przykład. Mam kawałek. Halo? O, to znów pani. Teraz tam panie są troszeczkę zajęte, jeżeli pan chciał jakieś informacje. Dokładnie tak, chciałem się dowiedzieć, czy mogę zmienić na podstawie tej nowej ustawy imię na inne. Chodzi o pana imię, tak? Nie, o pani. Nie żartuję oczywiście, przepraszam. Oczywiście o moje, tak. Chciałbym zmienić imię z Adam na Nobody. Nobody. No, wie pan, to jest, będzie taka sprawa u nas chyba troszeczkę... Precedensowa. Taka precedensowa, ponieważ... No dopiero ta ustawa wchodzi. Normalnie. Tak, dopiero wchodzi od 1 marca i w związku z tym nie ma jeszcze jakichś konkretnych ustaleń, dlatego no ja też panu za bardzo nie powiem, jak to macie u nas wyglądać. Pani by się podpytała, czy to przeszłoby to Nobody. To imię, tak? No tak, ja się chcę nazywać Nobody Jaworski. Jest takie imię angielskie? No wie pani, w Stanach na przykład można się na jakkolwiek nazywać. 50 Cent się nazywa 50 Cent. Aha. To skoro ta ustawa wchodzi nowa, to ja bym chciał tak po amerykańsku właśnie, no tak na Nobody. Ojejku, to nie wiem. Rozumiem, bo ja tam czytałem w ustawie, tam jest napisane, że musi być uzasadnienie dobre. Ja tam mam uzasadnienie, że to ma podkreślać mój status zawodowy i społeczny. O, to także w takim razie powiedzieć tam wszystko. Opisać, tak? We wniosku, tak? No dobrze, to ja w takim razie będę wnioskował, a pani tam by się poorientowała, dobrze? To jeszcze zadzwonię. Proszę bardzo, do widzenia. Zauważyłeś, z jaką lekkością Jaok udaje wieśniaka? To mu tak przychodzi łatwo, naprawdę. Słuchaj, jest taki amerykański aktor, nazywa się Rob Morrow. Nie wiesz, jak nazwał córkę? Tu. Więc jak się nazywa? Tomorrow.